Tym wszystkim bardzo się ciepło w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Widzę, że ostatnie wydarzenia z powodu mojego brata Kuby płynęły dobrze na to, że mamy teraz wodę. Dziękuję bardzo, Piotrze. Dziękuję bardzo, bracie Kubo. Polecę. Dzisiaj jest nasz ostatni dzień naszego studium. Nasze studium w tym miesiącu jest pod tytułem Gotowi udzielić odpowiedzi. Czyli mówimy o potencjalnych pytaniach, o różnych pytaniach, które ludzie zadają na ulicy i dajemy potencjalne odpowiedzi, tak? Może tak jak zawsze mówię, może być dużo różnych odpowiedzi, możesz odpowiadać w różny sposób, ale mówimy o tym, że chcemy używać Słowa Bożego. I tak jak każdy studium, dzisiaj zaczynamy tak samo od jednego wersetu. Dlaczego używamy akurat, żeby odpowiedzieć na ważny temat Słowa Bożego, a nie czego innego? I dzisiaj wersetem jest Ewangelia Jana 5:39. Ewangelia Jana 5:39. Tych wersetów jest naprawdę bardzo dużo. Starczyłoby na kilka następnych miesięcy. Dlaczego akurat Słowo? Ewangelia Jana 5:39 mówi tak. Badajcie Pisma. Sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. Jest napisane badajcie. Ja widzę tutaj zachęcenie, które płynie. Badać. Znaczy przysiąść. Zastanów się. Rozważ, jakie rzeczy są za i rozważ, jakie rzeczy są przeciwko. Poświęć troszeczkę czasu. Nie pozwól, żeby to po prostu było, a może tak, może nie, nieważne. Niech ci to nie da spokoju. Nie odpuść tego, dopóki nie znajdziesz odpowiedzi na jakiś dany temat. Zamknij się w swojej komorze i poświęć troszeczkę czasu ku temu. Okay? I ten werset mówi nam o problemie. I problem w tym wersecie wynika z tego, że ludzie nie badają. Werset ten mówi o tym, że ludzie nie badają i nie przystępują z wiarą do Boga, że On istnieje. I jednocześnie nie wierzą, że to, co tutaj jest, jest prawdziwe. I z tego powodu oni również nie wiedzą, że Słowo Boże naprawdę może być wyznacznikiem jakiejś prawdy. Okay? Nie przystępują z wiarą do Boga, że On jest i nie ufają temu. Natomiast ponadto problem jest taki, że ludzie patrzą na to, co tu jest napisane i widzą w tym piśmie pismo. Widzą coś, że jest jakiś spis, jest jakaś litera, ale poprzez brak badania tej litery, ta litera po prostu zostaje tą literą, pozostaje zwykłym słowem, które jest zapisane i nic więcej. Natomiast jest powiedziane tutaj, w tym miejscu i w wielu innych, że to ta litera, to pismo, ono składa świadectwo o kimś. I jest tutaj wyraźnie powiedziane w tym przypadku, Jezus Chrystus powiedział, okej, to jest napisane o mnie. Więc litera może pozostać sobie samą literą. Dopóki człowiek nie przystępuje do Boga, wierząc, że istnieje, rozumiejąc, że On istnieje, litera często pozostaje po prostu literą. Więc oprócz tego, że ten werset mówi o tym problemie, że ludzie nie badają, on mówi też jednocześnie o rozwiązaniu tego problemu. Zobaczcie, co jest napisane. Sam Jezus Chrystus mówi, jakie jest rozwiązanie tego problemu. On mówi do ludzi, badajcie, sprawdźcie, zobaczcie, przyłóżcie się i znajdziecie odpowiedź. I on mówi, te z pisma, one składają świadectwo o mnie. I dzisiaj jest identycznie, wydaje mi się. Ludzie pokładają nadzieję jakby w tej literze, ale nic więcej. Nie widzą, jaki jest obiekt tej litery. Nie widzą, o czym mówi ta litera. Nie widzą, o czym mówi to pismo. Dlatego pozostaje to tak samo. Na przykład,
Ludzie mówią, no dobrze, ja będę przestrzegał 10 przykazań. Ja mam ochotę, chcę, będę przestrzegał 10 przykazań, tak? Co z tego? I co potem, że będę przestrzegał tych 10 przykazań? Są ludzie, którzy mówią teraz, no przyszły czas, musimy wrócić do przestrzegania przestrzegania świąt żydowskich. Tak? Ludzie mówią, o, my musimy teraz przestrzegać świąt żydowskich, musimy to robić. Ale co z tego? I co ci po tym, że będziesz przestrzegał? Więc dopóki nie widzę, że to składa świadectwo o Jezusie Chrystusie, to Pismo na nic mi się nie zda tak naprawdę. Okay? Więc ja ci chcę powiedzieć, że Jezus Chrystus sam tutaj daje odpowiedź. On mówi, okej, okay, ja jestem napisany tutaj rzeczywiście, tu jest mowa o mnie. Ja stoję na końcu tego prawa, ja jestem wypełnieniem prawa, ja jestem końcem tego prawa, ja jestem tym, który to ustanowiłem, który dałem, który obmyśliłem, który wypełniłem. Wszystko, co jest związane, to Pismo ślada po prostu świadectwo o mnie. Na każdej stronie księgi możesz praktycznie przyznać o mnie. I to jestem ja. Jeśli nie zobaczysz tego w tym, na nic to nie zna. Dlatego właśnie używamy Pisma, kiedy mówimy i kiedy rozmawiamy. I chyba sam przyznasz, nie sposób jest mówić o całej Biblii i nie mówić o Jezusie Chrystusie. Więc dlatego tak. Dzisiaj pierwsze pytanie, które dzisiaj chcę zadać, jest takie. Bardzo często słyszę od ludzi na ulicy i o konkretnej grupie ludzi będziemy mówić na pewno. Jest to grupa ludzi, która nazywa się Świadkami Jehowy. I oni bardzo często zadają pytanie na ulicy, kim był Jezus Chrystus? Tak, kim był Jezus Chrystus? Prawdę powiedziawszy, to nie jest pytanie, na które ja lubię odpowiadać. Bynajmniej ja kocham odpowiedź na to pytanie, kim był Jezus Chrystus. Natomiast ja wiem, że w ich głowie zamysł jest taki, okej, on nie jest Bogiem, ja ci udowodnię za wszelką cenę, że on nie jest Bogiem. Co jest całkowicie przeciwne Słowu Bożemu. Natomiast ja osobiście 100 razy bardziej wolę porozmawiać, okej, czy twoje grzechy są przebaczone, tak? Czy ty wiesz, że ty się znajdziesz z Bogiem Ojcem w niebie na zawsze, na wieki? Czy ty pożyjesz tylko 1000 lat w królestwie, które będzie na ziemi, tak? Więc osobiście są zupełnie inne rzeczy, które ja wolę z nimi porozmawiać i staram się, może nie tyle aż mocno unikać tego pytania, ale jeśli słyszę to pytanie, ja z drugiej strony, tak jak mówię, ja się raduję. Dlatego, że to jest pytanie, które można powiedzieć bardzo dużo o Chrystusie. I kiedy już takie pytanie pada, ja oczywiście odpowiadam. Zgodnie z tym, jakie jest nasze studium, tak? Gotowi udzielić odpowiedzi. Więc ja udzielam odpowiedzi. I zaczynam, prawdę powiedziawszy, czasami od tego, czy jeśli ja udzielę odpowiedzi Panu na to pytanie i to zmieni Pana pogląd, czy to coś zmieni w Pana życiu? Czy to spowoduje, że Pan zostawi organizację Świadków Jehowy? I czy Pan powie wtedy, okej, okay, ja naprawdę nie mam wolności, ja nie mam możliwości publicznego powiedzenia o tym, co ja uważam i co ja myślę i co ja chcę. Po ówczesnym zbadaniu tego, czyli tak jak powiedzieliśmy wcześniej, badajcie, i Jezus Chrystus powiedział, ja wcześniej zbadałem, ja zobaczyłem, ale ja nie mogę powiedzieć niestety. Więc ja pytam, czy to zmieni jakkolwiek Pana pogląd, tak? I odpowiedź jest bardzo, bardzo różna na to pytanie, prawda? Natomiast staram się kontynuować i ja mówię. Więc pierwsza rzecz, jaką ja mówię, ja wierzę, że Jezus Chrystus, odpowiadając na to pytanie, kim był Jezus Chrystus, tak? Ja mówię, on był Synem Człowieczym, był Synem Bożym i był Bogiem jednocześnie. I kiedy moja odpowiedź jest taka, od razu pyta pytanie, proszę Pana, gdzie to jest napisane, że Jezus Chrystus był Bogiem, tak? I ja mówię, wie Pan co? Jest napisane w Piśmie Świętym, tak? I najczęściej człowiek mówi, czyżby proszę mi pokazać, tak? Proszę dać dowód. Więc ja mówię, wie Pan co? Proszę mi pozwolić zacząć od tego.
Tutaj najczęściej pada coś takiego, jak to jest możliwe? Jak to jest Pan możliwe, co Pan twierdzi, że Jezus Chrystus jest jednocześnie i Bogiem, i Synem Człowieczym, i Synem Bożym? I mówią, jak jest tym, no to nie jest tym, prawda? I ja mówię, wie co, wydaje mi się, że przyroda poucza nas co do tego tematu. I pytam, czy pan brał kiedyś kąpiel? I ludzie, ja wiem, to jest dziwne pytanie na ulicy, czy pan kiedyś brał kąpiel, ale ja zapewniam pana, to nie jest podchwytliwe pytanie. Czy brał pan kąpiel? Niech pan tylko powie. No brałem, okej. Okay. Czy pan kiedyś ślizgał się po ślizgawce? Ślizgałem. Czy pan kiedykolwiek gotował wodę w czajniku? Gotowałem. Czy to wszystko była woda, pana zdaniem? Widział pan parę, kiedy gotuje się czajnik, woda w czajniku? Czy kiedy się ślizgał pan po ślizgawce, czy nie ślizgał się pan po zamarzniętej wodzie? I czy pan kiedy się kąpał, no, czy pan nie używał wody, tak? No tak, mówię, niech pan spojrzy. Trzy różne rzeczy, które widzimy i używamy do czego innego, pomimo tego, że jest to jedną rzeczą, jedną substancją. Dlaczego nie mogłoby być z Chrystusem tak samo? Dlaczego nie mogłoby być tak samo z Chrystusem? Jest Chrystus, jest Bóg Ojciec, jest Duch Święty. Więc to jest taki prosty przykład z przyrody, wydaje mi się. Natomiast zawsze mówię, jeśli szuka Pan potwierdzenia w Piśmie Świętym, to na pewno, ja bardzo chętnie dam. I często mówię, chciałbym Panu pokazać najpierw spojrzenie pierwszego świadka Chrystusa. Spojrzenie pierwszej osoby, co ona powiedziała o samym Chrystusie. I to jest Ewangelia Jana, 6 rozdział, więc niewiele dalej niż tutaj. 6 rozdział i werset 68. Jana 6, 68. Jest napisane tak. I odpowiedział mu Szymon Piotr. Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Jezus, jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Więc pierwsze świadectwo człowieka, który chodził z Nim, było takie. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. To potwierdza to, co ja mówiłem, jest Synem Bożym. Tak, proszę Pana, ma Pan rację. Okay. I często później idę do Księgi Michała, do 5 rozdziału. Księga Michała, 5 rozdział. I prawda jest taka, że moje doświadczenie przynajmniej jest takie, że rozmowa ze świadkami jest zwykle dłuższą rozmową niż z innymi ludźmi. Często. Dlatego, że oni mają często sporo rzeczy do opowiedzenia i przedstawienia i ja bym chciał również sporo rzeczy przedstawić. Jest Księga Michała 5.2. Jest napisane tak. U mnie 992. Ale ty, Betlejem Efrata, choć jesteś najmniejsze wśród tysięcy w Judzie, z ciebie jednak wyjdzie mi ten, który będzie władcą w Izraelu, a jego wyjścia są od dawna, od dni wiecznych. Więc ja pytam, o kim mówi? O kim mówi autor tej księgi, tak? O kim on mówi? O Bogu, który jest niewidzialnym Bogiem, który jest Duchem? I wiadomo, jest konsternacja troszeczkę, no nie? Więc mówię, no tak, niech pan zobaczy na drugie świadectwo innego człowieka, który coś powiedział o Jezusie Chrystusie. Ewangelia Jana, 1 rozdział. I to jest świadectwo Jana Chrzciciela. Ewangelia Jana, 1 rozdział. Aj, niestety. 29. Ewangelia Jana 1,29. A nazajutrz Jan zobaczył Jezusa przychodzącego do niego i powiedział: oto baranek Boży, który kładzi grzech świata. I 34. To jest jego świadectwo. Również. Ja to widziałem i świadczyłem, że on jest Synem Bożym. Więc mówię, niech pan spojrzy. Druga osoba, która była blisko Jezusa i była posłana przez niego, to był Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel powiedział, to jest baranek Boży, który gładzi grzech świata. O Jezusie Chrystusie powiedział, że jest barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. Nie powiedział, jego ojciec gładzi grzech świata. I poza tym powiedział kolejny raz, jest Synem Bożym. I zobacz Ewangelię Jana 5,18. Ewangelię Jana 5,18. To jest bardzo ciekawy werset. Ewangelia Jana 5,18. Dlatego Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, Jezusa, bo nie tylko łamał szabat, ale mówił, że Bóg jest jego ojcem, co robiąc? Czyniąc się równym Bogu.
mówię, wie pan co, w odróżnieniu od opinii ludzi i w odróżnieniu od myślenia wielu ludzi, że no skoro był Synem Bożym, nie mógł być jednocześnie Bogiem, Biblia uczy zupełnie inaczej. Był Synem Bożym i był Bogiem. Niech pan spojrzy, Żydzi nie mieli z tym problemu. Żydzi nie mieli z tym żadnego problemu. Wypatrzyły to nasze czasy, że tak dziwnie na to patrzymy. Żydzi rozumieli bardzo jasno i bardzo klarownie, kiedy Jezus Chrystus mówił o sobie, o Synu Bożym, że jest Bogiem jednocześnie. I ten werset jest bardzo dobrym potwierdzeniem tego, tak? Oni chcieli to zrobić dlatego, że robił się równym Bogu. Czynił się równym Bogu. Pomimo tego, że powiedział tylko, jestem Synem Bożym. Dla Żydów było to bardzo proste. Ponadto, 5 rozdział jest, wydaje mi się, bardzo, bardzo dobrym rozdziałem, w którym warto zostać i prześledzić razem z wersetami. Więc tutaj warto iść po kolei kilka wersetów. Werset 21. Jest napisane tak. Jak bowiem Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, taki Syn ożywia tych, których chce. Czy nie jest to dla pana idea dawania życia? Czy nie wydaje się panu, że zwykły człowiek nie mógłby, nie miałby mocy, nie miałby prawa dać życie? Czy pan naprawdę myśli, że dawanie życia jest zarezerwowane dla wielu ludzi? Czy nie myśli pan naprawdę, że dawcą życia jest tylko Bóg i może być Bóg? 22 werset jest napisane, bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał Synowi. Jest to idea sądu. Czy pan chciałby stanąć przed sądem, w którym sędzią jest zwykły człowiek? Czy chciałby pan naprawdę stanąć przed sędzią, który nie jest sprawiedliwym sędzią? Jak od zwykłego człowieka, może oni nie powiedzą, że to jest tak całkowicie zwykły człowiek, bo Syn Boży, tak? Ale jak mogę od kogoś takiego wymagać, że sąd będzie całkowicie sprawiedliwy? Jak Bóg mógł położyć w ręce jakiegoś kogoś cały sąd dotyczący ludzkości? Ja bym nie rozumiał. Zobacz dalej. 23 werset. Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który Go posłał. Czy nie wygląda panu to na ideę wielbienia i uwielbienia? Czy nie był ten werset, gdybym przeczytał, czy on nie wygląda tak, okej, jeśli Pan nie czci Syna Bożego, nie oddaje Mu pokłonu i czci i uwielbienia, czy ten werset nie mówi do pana, że pan jednocześnie nie może czcić i wielbić Ojca? Ten werset mówi o tym. Nie ma możliwości. I słyszę to nieraz. A proszę pana, Biblia nigdzie nie mówi o tym, że Biblia nigdzie nie mówi, że Jezus Chrystus musi być wywyższony i czczony. Mówię, naprawdę? To jest jeden z kilku przykładów tego, że rzeczywiście jest inaczej. Więc wypada zadać pytanie, czy pan to widzi? Czy pan może przystąpić z wiarą do tego słowa, aby ono osądziło prawdę? Aby ono osądziło pana serce i moje serce jednocześnie? Czy pan może upaść przed Jezusem Chrystusem tak, jak tutaj jest napisane, żeby go czcić i wierzyć i wyznawać? Proszę pana, to jest jeden werset, który może jest źle napisany, może jest pomyłką, może jest coś tutaj nie tak. Okej. Więc niech pan cofnie do Ewangelii Jana, do 3 rozdziału. Ewangelii Jana, 3 rozdział, werset 13 i 14. A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Co to znaczy? Czy nie jest powiedziane, że Jezus Chrystus musi być wywyższony? W Izajasza 42:8 jest powiedziane, Pan to moje imię. Ja nie oddam mojej chwały nikomu innemu. Okej, jeśli Pan teraz mówi, ja nie oddam nikomu innemu mojej chwały, mówi to w Starym Testamencie, w Księdze Izajasza 42:8,
to w takim razie, jak to jest możliwe, że jest o Jezusie Chrystusie napisane, że Jemu muszę oddać chwałę? Czy On rzeczywiście mówi o dwóch zupełnie przeciwnych sobie osobach? Czy On nie mówi o jednej idei boskości? Zobacz Księgę Izajasza 9:6. Zobacz Księgę Izajasza 9:6. Księga Izajasza 9:6 jest napisane tak. Dziecko bowiem narodziło się nam. Syn został nam dany. Ty już prawdopodobnie wiesz, co to zapowiada, komu to zapowiada. Na jego ramieniu stworzy władza, a nazwą go imieniem cudowny doradca. I spójrz teraz, jest napisane Bóg mocny. Ojciec wieczności, Książę pokoju. Bardzo ciekawy werset, dlatego że mówi o tym bardzo wyraźnie. Okej, więc pytanie jest, kto to będzie, proszę Pana? Kto przyjdzie? Kto się narodzi tam, gdzie wcześniej czytaliśmy, w Betlejem? Przyjdzie z rodu Judy, narodzi się jako taki człowiek, narodzi się w stajence. I z nich Pan zobaczy, jak będzie nazwany. Będzie nazwany Bóg mocny. I on mówi, ktoś mówi, a Pana, problemy. I sprawdziłem różne wersety, jak są w przykładzie Nowego Świata. I ten werset w przykładzie Nowego Świata jest powiedziane, nie jest napisany mocny Bóg, jest napisany potężny Bóg. Jest, nie, cel, tak? Niech Pan spojrzy. Pana Biblia mówi tak samo, tak? Mówi bardzo podobnie w tym sensie. Potężny Bóg. Czy potężny Bóg brzmi jak Syn Boży, czy potężny Bóg brzmi jak Bóg rzeczywiście, tak? I ciężko jest tu się nie zgodzić, naprawdę. Ja chciałbym Panu pokazać jeszcze dwa wersety. 1 Tymoteusza 3,16. 1 Tymoteusza 3,16. Tymoteusza 3,16 mówi tak. A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Posłuchaj. Bóg objawiony został w ciele. Czyli kto? Jaki Bóg został objawiony w ciele? Usprawiedliwiony w duchu. Widziany był przez anioły, głoszony był poganom. Uwierzono mu na świecie. Wzięty został w górę do chwały. Wydaje mi się, że nie wymaga dużego komentarza. Jeszcze jeden, który werset lubię pokazać. Tytusa 2,13. Troszeczkę dalej, za Księgą Tymoteusza. Tytusa 2,13. Bardzo dobry werset. Jest napisane tak. Oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się kogo? Wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Okej. Okay. Jezus Chrystus jest tutaj nazwany Wielkim Zbawicielem. Jest napisane, że objawienia się Wielkiego Boga. Chwilę wcześniej czytaliśmy, kto to jest, ten Bóg, który przyszedł i który się miał objawić. Więc jak można tego nie połączyć? W Biblii Świadków Jehowy jest napisane tak. Oczekując szczęśliwej nadziei i chwalebnego ujawnienia się Wielkiego Boga, oraz naszego Wybawcy, Chrystusa Jezusa. Tak? Więc kiedy i czasami mówię po prostu, proszę Pana, ten potok wersetów, on nigdy się nie skończy. Ten potok wersetów nigdy się nie skończy, dlatego że całe Pismo świadczy o tym, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, jest Synem Człowieczym, jest Bogiem, jest Mesjaszem, jest Zbawicielem. I całe Pismo cały czas o tym mówi. Teraz, pytanie jest, co Pan z tym zrobi? Czy Pan po prostu wróci i Pan zdecyduje, ok, ja będę żył tak, jak żyłem do tej pory, tylko dlatego, że ktoś nie pozwala mi wierzyć inaczej? Dlaczego Pan nie może wierzyć inaczej? Więc ja mówię, proszę Pana, że Pan wróci, Pan pokutuje ze swoich grzechów. Niech Pan wyzna Jezusa Chrystusa i uwierzy, że On jest prawdziwie Zbawicielem świata. On odpuści Pana grzech. On Pana zabierze nie tylko do 1000-letniego królestwa, ale On będzie z Panem na wieki, żył w niebie. I tutaj krótka pauza. Jeśli chcesz, jeśli piszesz wersety, które podaję,
zapisz koniecznie sobie cztery wersety jeszcze. Jest to Rzymian 9:5, Hebrajczyków 1:8, 1 Jana 5:20 i Judy 1:25. Są bardzo, bardzo mocne wersety, które bardzo ciężko. Rzymian 9:5, Hebrajczyków 1:8, 1 Jana 5:20 i Judy 1:25. Dzisiaj innego pytania już nie będzie. Natomiast ja bym chciał bardzo krótko podsumować to studium. Ja chciałbym, żeby to studium zachęciło Cię do tego i pokazało, że rozmowa między dwójką ludzi nie jest czymś strasznym. Jest rozmową, w której Ty możesz mieć rację, bądź druga osoba może mieć rację. Jest rozmową, w której Ty możesz nie wiedzieć wszystkiego i druga strona może nie wiedzieć wszystkiego. Ale pozostaje tylko zwykłą rozmową pomiędzy dwójką ludzi. Ja chciałbym, żeby to studium pokazało Ci, że nie jest to jakaś straszna rzecz, nie wiadomo jaka. Ja chciałbym Ci przypomnieć, żebyś napisał sobie kilka rzeczy z tyłu Twojej Biblii, które pomogą Ci. Jeśli krępujesz się, mówisz, o nie, bo ja nie pamiętam niczego i tak dalej, napisz sobie różne wersety, różne zagadnienia i niech to będzie chociaż po dwa wersety z każdego zagadnienia. Okej, otwieram, nie pamiętam, gdzie jest napisane, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Mam. Nie pamiętam, gdzie jest napisane, że piekło jest prawdziwe. Tutaj mam. Napisz, zapisz. To nie jest taka trudna i skomplikowana rzecz. Ponadto, ja bym Ci chciał powiedzieć, że czas, kiedy Ty będziesz to robił i będziesz świadczył, tak jak jest napisane, gotowi udzielić odpowiedzi w 1 Piotra 3:15. Kiedy przyjdzie taki dzień, że Twój rozmówca z Tobą się zgodzi, padnie na kolana i wyzna, że Jezus Chrystus jest Bogiem, Ty zobaczysz piękno i wartość tego, co robisz naprawdę. Ja mam nadzieję, że tak będzie w Twoim życiu.